Na czym polega tai chi? Tai chi są systemem, jest to sztuka walki, w której po prostu metoda polega na przygotowaniu ciała i rozluźnieniu, wyciszeniu, koncentracji. Opiera się na takiej zasadzie od miękkiego do twardego, w związku z tym i od wolnego do szybkiego, w związku z tym ta cała metoda jakby pokazuje, jak należy pracować z ciałem, jak należy skupić się i poznać siebie. Po to, żeby po prostu te techniki stały się jasne, czytelne i łatwe do wykonywania. No i przez to, jakby dzięki temu też uzyskujemy bardzo dużo różnych korzyści, tak, takich jak no, i zdrowotnych, i też jakby motorycznych. Tak. A w Polsce tai chi jest popularne? O, bardzo. Jest dużo, duże środowisko, duże grono osób w różnych wielu organizacjach, które po prostu ćwiczą tai chi, które praktykują w większym, mniejszym stopniu, także jest to naprawdę bardzo popularny. No sport, można powiedzieć. To ostatnie pytanie. Skąd na Politechnice Białostockiej tai chi? Tai chi, klasa konfucjańska, tak? Zaczęła organizować jako lekcje pokazowe i jako taki wstęp fajny i wprowadzenie trochę do kultury chińskiej, ponieważ wywodzi się z Chin, tak? I jakby dzięki czemu no możemy poznać troszeczkę, zbliżyć się, tak? Troszeczkę jakby bardziej tak namacalnie tą kulturę poznać i jakby się w niej nie wiem, poruszać. Tak. Muszę jeszcze zapytać, czy posługując się tai chi można obezwładnić przeciwnika, gdy zaatakuje? Tai chi jest sztuką walki, także wszystkie te techniki są, wywodzą się i mają konkretne zastosowania. Tak? Także, tylko, że jest to etap treningu. Jeżeli ktoś sobie życzy i chce, jak najbardziej tak. Co robi tai chi na Politechnice Białostockiej? Zadaniem naszego Centrum Współpracy Polsko-Chińskiej jest m.in. promocja kultury Chin, w tym m.in. języka, jak również sztuki walki, jaką jest tai chi. I właśnie w ten sposób próbujemy zapoznać naszą lokalną społeczność z kulturą Chin właśnie przez aktywność fizyczną. A czy zajęcia z tai chi są tylko dla studentów Politechniki Białostockiej, czy to może przyjść każdy z ulicy? Tak jak pani powiedziała, zajęcia są dla każdego, nie tylko dla studentów Politechniki, ale również dla pracowników, jak i dla każdego, kto jest zainteresowany i chętny do treningu. Zapisy są prowadzone przez internet i wszystkie informacje dotyczące zapisów są na naszej stronie internetowej. Co jeszcze będzie chińskiego tutaj w Białymstoku z waszej inicjatywy? Obecnie również trwają zapisy na kurs języka chińskiego, który prowadzony jest w trybie stacjonarnym, jak również online, więc osoby z całej Polski mogą brać w nim udział i są zajęcia prowadzone przez lektorów z Chin, przez tak zwanych native speakerów w języku angielskim, więc i w bardzo korzystnych cenach, bo to jest 15 zł za godzinę dla osób spoza Politechniki Białostockiej, a dla studentów i pracowników Politechniki Białostockiej to jest 5 zł za godzinę, więc myślę, że naprawdę warto zainteresować się naszym kursem języka chińskiego.